Wymiana Audi A6 4B wahacze przednie górne Witam, dzisiaj pokażę jak jadę A6 4B wymienić przedni górny wahacz w moim Audi. Jak zauważył złamany wahacz? Łatwo, gdy słyszysz, że trzeszczą pod napędem na jednej stronie, a po prawej. Znaleźć wahaczy, teraz podnieś samochód z gniazda poprzecznie wysoki. W tym celu należy korzystać z samochodu przed stoczeniem, a z lewo zmywak jack przeciwko zabezpieczenia w ziemi. Teraz zdjąć koło. Aby szybko zdemontować koło, używam po otwarciu z długim kluczem koła jest mechanizm zapadkowy wokół pięciu śrub do usunięcia. A teraz mogę umieścić rower dalej. W celu znalezienia złamany wahacz. Teraz chwieje się na płycie w przód i w tył, a teraz zobaczyć, co chwieje wahacze. Jak widać, prawo wahacze jest znokautowane i należy je wymienić. I teraz odkręcić śrubę blokującą głowic wahaczy. Proszę użyć tego do usuwania rdzy i szczotki drucianej i wyczyścić gwint śruby blokującej. Ponieważ wahacze jest wewnętrznie mocowane do płyt rozpory ze śrubą, teraz rozebrać trzy śruby z górnym mocowaniem. W tym celu należy otworzyć pokrywę pierwszy i usunąć komorze silnika trzy śruby. Teraz usuwamy drążek kierowniczy od zwrotnicy. Po usunięciu śruby drążka kierowniczego, używamy żelazny pręt i nacisnąć z cięgła. Ostrzeżenie ryzyko kontuzji. Potem delikatnie nacisnąć nogą na tarczy hamulcowej do amortyzatora górne nośnika ściągnąć do przodu trochę do mnie. Uwaga, ta operacja nie jest profesjonalny, a także nie jest wskazane. Istnieje duże ryzyko kontuzji. Teraz mamy swobodny dostęp do wnętrza ramienia sterowania i otwórz teraz z kluczem i grzechotką dokręcić wahacz. Teraz mamy uderzyć młotkiem zewnątrz śrubę mocującą. Popukanie gwint jest uszkodzony, a więc polecam. Zainstalować nową śrubę. I teraz uderzać głową na ramieniu kontrolnym ze starym grom i młotem. Użyć jako komponentów podwozia bezpieczeństwa proszę sobie tylko nowe. Nowe wahacze starannie dopasować się do zwrotnicy. Następnie włożyć śrubę przez wahacza, jest przymocowany do górnego uchwytu i przykręcić go mocno. A teraz uderzać młotkiem śruby blokującej w prowadnicy tylnej i przykręcić go mocno. Uwaga dotycząca bezpieczeństwa należy pamiętać. Aby używać odpowiedniego momentu obrotowego przy wszystkich śrub. I teraz wyrazić moją nogę z powrotem na tarczy hamulcowej, a teraz wcisnąć amortyzator z pochylenia płyty, wrócić do swojego mieszkania. Teraz wbić końcówkę drążka do zwrotnicy i przykręcić momentem ponownie. I wreszcie, wkręcić trzy śruby w komorze silnika mocno do górnego uchwytu. Ponownie, należy zwrócić uwagę na właściwy moment. Przed wyjazdem należy ponownie zamontować koło, ponieważ jazda na trzech kołach nie jest tak wygodna. Mam nadzieję, że Ci pomogła. I życzę dużo zabawy w pracy. Uwaga, nie ma gwarancji ani gwarancji za dokładność i kompletność przedstawionych prac. Proszę pytać. Ich profesjonalnego mechanika z licencją przedstarają się naprawić. Proszę bezpieczeństwa prawnego. Uwaga, aby uzyskać żadnych obrażeń. Dziękuję.